Ponad 27 milionów złotych kosztowała rozbudowa szkoły podstawowej nr 4 w Suwałkach. Stary kompleks wzbogacił się o budynek z 12 salami dydaktycznymi, halą sportową i o nowe boiska. Placówka może kształcić już nawet 1000 dzieci. To niemal 1/5 wszystkich suwalskich uczniów podstawówek. Tych ostatnich jest w mieście aż 8. Połowa w północnej części miasta, gdzie zdaje się zamieszkiwać największa ilość osób. Czasami kierowane są do mnie takie pytania. Czy w dobie takiej, a nie innej demografii powinniśmy inwestować w nowe obiekty szkolne, szczególnie szkół podstawowych. W Suwałkach akurat tak się dzieje, że w tej części miasta, południowej części naszego miasta, dynamicznie od kilku lat rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Przybywa tu dzieci, bo osiedla rosną intensywnie. Dzisiaj do czwórki uczęszcza 950 uczniów, więc po rozbudowie placówka będzie mogła przyjąć jeszcze dwie klasy. Zaledwie 4 lata temu oddano tu inny fragment kompleksu zawierający 10 sal lekcyjnych, ale okazało się, że rozwój budownictwa mieszkaniowego znacznie podniósł poprzeczkę potrzeb. Były kolejne pozwolenia na budowę wydawane. Budownictwo wielorodzinnego i trzeba było odpowiedzieć na potrzeby tej części miasta, między innymi ogrody olimpijskie, Sobola, Biel, budownictwo powstaje przy ulicy tutaj między innymi Bydgoskiej. I wobec tego postanowiliśmy skonsultować tą sprawę kilka lat temu, 6 może lat wstecz, z radnymi rady miejskimi, bo chciałem osobiście wybudować tutaj nową, piękną salę gimnastyczną, taką jak dzisiaj jesteśmy, ale był inny pomysł. Zdradzę tutaj troszeczkę od kuchni. Chcieliśmy poprzesuwać obwody szkolne, tak żeby rozmieścić uczniów po różnych szkołach, tam gdzie szczególnie tych uczniów ubywa. I wtedy przeprowadziliśmy rozmowy, konsultacje z radnymi rady miejskie i radni powiedzieli nie, trzeba tutaj kolejną inwestycję zrealizować. Jak mówił włodarz miasta, warunkiem było pozyskanie środków i tutaj pojawił się Polski Ład. Gdyby nie ta pomoc zewnętrzna, bardzo istotna, bardzo duża, prawdopodobnie miasto by skoncentrowało się tylko na budowie tej sali gimnastycznej. Inwestycja kosztowała wraz z tym blokiem żywieniowym, który powstał w starej części szkoły, ponad 27 milionów złotych. 21 milionów otrzymaliśmy środków właśnie z programu Polski Ład, a 6 milionów trzeba było wyasygnować środków z naszego budżetu. Realizacja nowego obiektu trwała kilkanaście miesięcy. Hala sportowa robi wrażenie. To nowoczesny obiekt, znakomicie wyposażony, który z pewnością spełnia oczekiwania zarówno dzieciaków, jak i kadry. 12 sal lekcyjnych, z których 2 to pracownie komputerowe, a kolejne 2 językowe. Jest tu też nowa świetlica, szereg szatni i imponujący blok sportowy, na który składa się siłownia, sala gimnastyczna licząca ponad 1100 m2 powierzchni. Sportową część inwestycji uzupełniają nowe boiska do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki. Szkoła zyskała też patio z wiatą na rowery i hulajnogi.